Pizza pizzy nierówna i oczywiście to my decydujemy już na samym początku, na przykład jeżeli jesteśmy w restauracji i możemy wybrać rodzaj ciasta. Czy to będzie ciasto grube, czy to będzie klasyczne, czy może super cienkie, takie typowo w stylu włoskim. To już jest pierwsza decyzja, którą podejmujemy i która wpływa na kaloryczność naszego posiłku. Cienkie ciasto powoduje, że każda porcja jest mniej kaloryczna. Jeżeli przygotowujemy ciasto w domu, możemy troszkę dodać mąki pełnoziarnistej, która dodatkowo wzbogaci nam pizzę w składniki odżywcze, takie jak składniki mineralne, ale to, co istotne przy przygotowywaniu sosu, wykorzystujmy świeże pomidory, passatę, dodajmy tam czosnku, dodajmy siekanych ziół. Co jeszcze? Warzywa, warzywa i warzywa. Czyli pizza to wcale nie musi być tłusta wędlina plus masa sera, tylko może tam być dużo warzyw. Dodajmy szpinak, pokuśmy się o fasolę, pokuśmy się o kukurydzę, pokuśmy się o jeszcze większej ilości pomidora. Posypmy świeżą rukolą taką przygotowaną pizzę. Ten smak też będzie na pewno niezapomniany. No i ser. Tu jest taki punkt kulminacyjny, bo pizzy bez sera są mało, sobie nie wyobrażamy, ale wybierzmy na przykład mozzarellę, dzięki czemu ona będzie pyszna, będzie przy tym mniej tłusta. To, co, do czego zachęcam, to żeby się pizzą dzielić. Nie po to jest pokrojona, żebyśmy ją zjedli samemu, tylko warto dać ten kawałek drugiej osobie, jeżeli mamy teraz dzień pizzy wkrótce, to wybierzmy się w dużej grupie, a do pizzy załóżmy sobie też sałatkę z warzyw, dzięki czemu zjemy smacznie, i zdrowo.